Teraz przejdźmy do Słowa Bożego, bo ono jest najważniejsze. Otwieramy sobie list do Rzymian, rozdział 6. I dzisiaj również potrzebujemy pewnego skupienia. Potrzebujemy troszeczkę się wyciszyć. I spróbujemy znaleźć odpowiedź na pytania, które pewnie niejedną osobę dręczą. Mianowicie, mówiąc najprościej, dlaczego jest, jak jest. A Biblia mówi, że powinno być inaczej. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że potrzebujemy zrozumieć, co to znaczy żyć nowym życiem. To, co wam powiem na początek, to nie jest anegdota, ale trochę wygląda jak anegdota. Miałem kiedyś okazję rozmawiać z takim moim ulubionym, albo jednym z ulubionych kaznodziejów, nauczycieli Słowa Bożego. I ten człowiek opowiadał mi, że kiedy usługiwał w Chinach w pewnym zborze, to w czasie usługi zauważył, że ludzie mają dość zadziwione oczy, no i dość często wymieniają uwagi między sobą. I kiedy skończył swoje kazanie, zapytał o to, czy coś powiedział takiego, co było tak bulwersujące, czy tak interesujące, że no, warto było zwrócić na to uwagę. I wiecie co? Powiedział, że był tak zszokowany odpowiedzią, że w pierwszym momencie nie chciał w ogóle uwierzyć. A wiecie, co mu powiedzieli? Byśmy nigdy nie słyszeli o Duchu Świętym. Ktoś pomyśli, przecież to jest niemożliwe. Przecież mają Biblię, co nie czytają? No właśnie. I dochodzimy do bardzo ważnej rzeczy. Dochodzimy do miejsca, w którym pojawiają się no niestety pewne biblijne fragmenty, które mówią o ważnych sprawach. Biblia na przykład mówi o tym, że Bóg powołuje nauczycieli do Kościoła. Po co są nauczyciele? Większość ludzi myśli, że nie wie po co. Przecież każdy ma Biblię, może sobie przeczytać. Tak wielu ludzi zresztą mówi i pisze. Internet jest pełen takich nauczycieli, którzy sami siebie nauczają i są przekonani, że dobrze umieją. Jeżeli w Kościele brakuje daru nauczania, a przede wszystkim brakuje nauczyciela, to owszem, ludzie czytają Biblię, ale często nie rozumieją tego, co czytają. Albo rozumieją to zupełnie niewłaściwie. I temat, który dzisiaj poruszamy, jest jednym z tych tematów, o których się bardzo mało mówi w Kościele. A jeśli już się mówi, to na pewno bardzo rzadko w takim kontekście, o jakim my dzisiaj powiemy. Nie dlatego, że jesteśmy wyjątkowo inteligentni i namaszczeni, tylko dlatego, że po prostu czytamy Biblię regularnie i nauczamy tak w naszym zborze. I wiemy, że jednych to zadziwia i przyprowadza do pokuty, a innych denerwuje, bo objawia im prawdę, prawdę o nich samych. 6 rozdział listu do Rzymian, 3 werset, od tego zaczynamy, mówi nam: czyż nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? Co to oznacza? Ja wam powiem, że dla wielu ludzi to nic nie oznacza, bo nie rozumieją tego wersetu. I nie chodzi o to, że są nierozumni, ale chodzi o to, że nikt im po prostu nie wytłumaczył, że słowo ochrzczony to na przykład w języku polskim słowo zanurzony. A kiedy zaczniemy to czytać w tym kontekście, to zaczyna to nam zupełnie coś innego mówić. Czyż nie wiecie, że my wszyscy zanurzeni jesteśmy w Chrystusa Jezusa? W Jego śmierć jesteśmy zanurzeni. I to zupełnie inaczej brzmi. To oczywiście rodzi pytania,
ale już rozumiemy, z jakiego punktu startujemy. Pierwsze pytanie, jakie dzisiaj chcę zadać wszystkim, którzy słuchają tego. Czy jesteś zanurzony w śmierć Chrystusa? Nie wiem, co odpowiecie, ale czwarty werset będzie pomocny w tej odpowiedzi. Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. O czym mówimy w ogóle w tym fragmencie i po co w ogóle zajmujemy się tym słowem? Zajmujemy się tym słowem dlatego, że Biblia mówi coś ważnego o nowym życiu. Biblia mówi, że człowiek wierzący żyje nowym życiem. Nowe życie to nie jest przypudrowane stare życie. To jest nowe życie. Kiedy byliśmy w czwartek u naszych kochanych braci, brata i siostry, którym urodziło się dzieciątko. Swoją drogą ma fantastyczne imię, nazywa się Edek. I oczywiście to jest Edek z krainy Kredek. Ale nikt z nas nie przypuszcza, że to jest ojciec tylko taki pomniejszony. Bo ojciec ma swoje życie, a ten mały ma swoje życie. To jest nowe życie, które się pojawiło na świecie. Można powiedzieć, że to jest niezapisana karta. To jest człowiek, który dopiero zapisze kartę swojego życia. Jaki rodzaj życia my, ludzie wierzący, mamy prowadzić? Właśnie taki, nowy, zupełnie nowy rodzaj życia. Jeżeli jestem w kościele, a zasiadają w ławkach ludzie, którzy się obrażają, kłócą, obmawiają, plotkują, cudzołożą, oglądają pornografię i tak mogę długo, to czy to są ludzie, którzy prowadzą nowe życie, czy stare życie? Oczywiście, że to są ludzie, którzy prowadzą stare życie. Dlaczego prowadzą stare życie? Dlatego, że nie narodzili się na nowo. A dlaczego się nie narodzili na nowo? Dlatego, że nikt ich nie nauczył tego, nikt im nie powiedział, że to jest konieczne. Co oni zrobili? Oni często przeprosili za swoje grzechy. To prawda. To są często ludzie, którzy stanęli przed Bogiem, bo tak im powiedziano, czy z kimś się modlili o to i przeprosili Boga za swoje grzechy. I w tym momencie uznali, albo nawet ich utwierdzono w takim przekonaniu, że rozpoczyna się ich nowe życie. Nieprawda. Nie rozpoczęło się ich nowe życie. Oni jedynie co zrobili, to przeprosili za stare życie, nic więcej. Nie pojawiło się jeszcze nowe życie. Kiedy ono się pojawi? A no właśnie, o tym dzisiaj mówimy. Ono się pojawi wtedy, kiedy człowiek, który przeprosił, pokutował po prostu za swoje stare grzechy, zgodził się, bo my nie musimy się na to godzić, zgodził się być zanurzonym w Chrystusie, który umarł. I razem z Chrystusem jest pogrzebany. Ot taki obraz. Czy on jest prawdziwy? Pewnie każdy z nas był na jakimś pogrzebie. Włożono trumnę do ziemi, zasypano trumnę. My sobie wracamy z tego pogrzebu, a z tyłu biegnie ten delikwent, co był przed chwilą zakopany w ziemi i mówi, chodźcie, chodźcie, idziemy sobie gdzieś tam na jakieś dobre ciastko. A ludzie mówią, no tak, no to dobra, to chodźmy, idziemy na to ciastko, bo pewnie mu smakuje takie dobre ciastko. Wyobrażacie sobie taki obrazek? Przecież on jest niemożliwy. A dlaczego jest niemożliwy? Dlatego, że tego człowieka naprawdę złożono do ziemi. Naprawdę zabito to wieko trumny i naprawdę nasypano na niego metr czy dwa metry, nie wiem dokładnie, ziemi. On nie wyjdzie stamtąd. W przypadku Jezusa Chrystusa dokładnie tak się to odbyło, że złożono go do grobu, zatoczono kamień i co w środku było? Absolutna ciemność, absolutna cisza, absolutny brak życia. Jak w grobie. A co było przed kamieniem? Co było na zewnątrz? Świat. Ludzkie życie.
Ludzie żyli swoimi sprawami dalej, ale w grobie już nie było życia. I jeśli mówimy o nowym życiu, to musimy najpierw powiedzieć o tym, że potrzebujemy, żeby nasze stare życie było pogrzebane, ostatecznie pogrzebane. I tu właśnie pytanie, czy umarłeś razem z Chrystusem? Czy dałeś się pogrzebać razem z Chrystusem? Czy przeżyłeś w duchowym wymiarze to, że to wieko, ten kamień nagrobny został nasunięty i zapadła ciemność w twoim życiu? Kiedy coś takiego się dzieje? Wtedy, kiedy człowiek uwierzył i powierzył siebie Chrystusowi, a przez chrzest wodny wyznał to, przyznał się do tego i powiedział przez chrzest wodny wszystkim: zobaczcie, patrzcie na własne oczy, stary, grzeszny człowiek się zanurza w wodzie. Ale kiedy z tej wody się podniosę, żebyście wiedzieli to i zapamiętali sobie to na zawsze, już nie będzie tego starego człowieka. Poznacie zupełnie nowego człowieka. Ta zmiana oczywiście nastąpiła wcześniej, ale chrzest jest symbolem tej zmiany, zewnętrznym symbolem tej zmiany. Dlatego Biblia mówi, czy nie rozumiecie tego? Czy nie pojmujecie, że razem z Chrystusem zostaliście pogrzebani? Każdy wierzący człowiek przeżył swój pogrzeb. Przeżył swój pogrzeb. Każdy wierzący człowiek. Mało tego, każdy wierzący człowiek, który przeżył swój pogrzeb, wie, jak na jego pogrzebie zachowali się jego najbliżsi. Chcielibyście wiedzieć, co najbliżsi będą robili na waszym pogrzebie? To się nawróćcie i usłyszycie komentarze. A, głupi jesteś, wstyd rodzinie przynosisz. No przed chwilą Maciek coś podobnego mówił. To są komentarze do twojego pogrzebu. Stare życie zostaje pogrzebane. Ale to nie koniec. Jak się z tego grobu wydobyć? A sam sobie wstanę. Jak sam sobie wstaniesz, to pójdziesz do starego życia. Dlaczego, kiedy odbywa się chrzest wodny, ktoś cię zanurza i ktoś cię podnosi? Dlatego, żebyś sam tego nie zrobił. To jest też symbol. Zostałeś zanurzony, ale ktoś w swojej łasce cię podniósł do góry. A jaką masz gwarancję, drogi bracie, droga siostro, czy też jeszcze, drogi przyjacielu, przyjaciółko, że jak będziesz pod wodą, to ktoś cię wyciągnie stamtąd. Pewny jesteś? A skąd masz tam pewność? Bo zawsze tak się działo? Nie, nie zawsze tak się działo. A jak ten, który cię chrzci, dostanie zawału serca? I razem z nim pójdziesz na samo dno. I co? Wyjście z wody jest aktem łaski. Naprawdę z aktem łaski, łaski tych, którzy cię chrzczą, ale w tym wszystkim jest obraz łaski, która podnosi do nowego życia. Tak jak Chrystus powstał z martwych w mocy swojego Ojca, tak my powstajemy z martwych dzięki mocy Chrystusa. Ktoś, kto przeżył w tak świadomy sposób swoją duchową śmierć, swoje duchowe narodzenie, nowe narodzenie, on nie ma starego życia, bo on rozumie, co się stało. Kiedy człowiek umiera, likwidują jego papiery, znika jego własność, czasami już nie ma jego mieszkania, ktoś inny wchodzi. To jak to jest, że wierzący ludzie, podobno wierzący, świetnie się czują w starym życiu? To znaczy, że nigdy nie umarli. Bo człowiek, który naprawdę umarł dla starego życia, nie ma gdzie wracać. Nie masz nic. Stare życie zniknęło. Świetnym, naprawdę fantastycznym przykładem tego, o czym mówię, jest apostoł Paweł. Co on powiedział w liście do Galacjan 2:20? Ja już nie żyję.
Wielu ludzi czyta to, ja już nie żyję i czyta dalej, nie zastanawiając się nad tym, co zostało napisane. Paweł mówi, ja już nie żyję. Gdybym to ja napisał na przykład na Facebooku to umieścił, to wiecie, co by się działo. Wariat, nienormalny, głupi jakiś, no oszalał, trzeba go ratować. Albo kondolencje by składali mojej żonie, tylko by pytali, jak to jest, że on nie żyje, a pisze, nie? Ale Paweł naprawdę napisał, ja już nie żyję. Ja już nie żyję. A moje nowe życie w ciele jest życiem w wierze. A jak my żyjemy? Czy my żyjemy w wierze? Przecież my często żyjemy jak zaprogramowani ludzie. Wstajesz, myjesz zęby, jesz śniadanie, ubierasz buty, wychodzisz, ta sama linia autobusowa, to sam warsztat pracy, ci sami ludzie po drodze. Wszystko to samo. Przestajesz to w ogóle w jakikolwiek sposób kontrolować. Przestajesz myśleć. Ale to nie jest życie. To jest egzystencja. Jeżeli chcesz przeżyć swoje życie, to znaczy skosztować życia, to zaczynasz go ze świadomością, że budzisz się, bo Bóg cię wzbudził, podniósł cię z twojego łóżka. To już wszystko zmienia. Jeżeli cię Bóg podniósł ze swojego łóżka, to znaczy, że masz w tym dniu coś dobrego do wykonania, bo przecież by cię nie puścił tak samopas, żebyś znowu bezmyślnie przeżył cały dzień. A więc każdy krok powinien być mu oddawany. Ja nie muszę tego kontrolować, ja po prostu żyję nowym życiem, zupełnie nowym życiem i jestem cały czas skoncentrowany na moim Panu. Cały czas żyję Jego obecnością, Jego słowem, bo tak wygląda nowe życie. Powiedzcie mi, jak wielu ludzi w kościołach tak żyje? Nie chcę odpowiadać na to pytanie. Natomiast ci, którzy są optymistami, musieliby się zdziwić. Przecież ten fragment, który czytamy, jest dostępny. Każdy może go sobie przeczytać. Mamy nowe życie prowadzić. No tak tu jest napisane. No. Jeżeli jesteś w kościele, żyjesz starym życiem, to jest jakieś nieporozumienie. No, albo Biblia ma rację, no, albo Biblia nie ma racji. Jeżeli Biblia nie ma racji, okej, przyjmijmy, że nie ma racji. To ją trzeba zamknąć i wyrzucić przez okno, bo ona jest niepotrzebna. Ale jeśli to zrobimy, to musimy się zastanowić, dlaczego my tu jesteśmy, z jakiego powodu, po co, co robimy tak naprawdę, czemu o 21 w sobotę, zamiast oglądać film, albo być w kinie, albo nie wiem, w restauracji jakiejś, czemu ja tu siedzę, po co? A jak stąd wyjdziesz i będziesz robił dokładnie to samo, co robiłeś przed przyjściem tutaj, to po co tu jesteś? Jaki jest sens tego? Ja wiem, że może znajdzie się ktoś, kto przyjdzie zobaczyć wariatów. No można, nie? No, ale to można raz. No, ale nie można tego robić regularnie. Przynajmniej dwa razy w tygodniu. No, to już się staje nudne wtedy. Co to znaczy, że żyjesz nowym życiem? Konkretnie powiedz. W przypadku Pawła doszło do takiej sytuacji, że jego imię nawet Bóg zmienił. Saul umarł. Żył tylko Paweł. Już nie było starego Saula. Był tylko nowy Paweł. Jeśli wrośliśmy w podobieństwo jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo jego zmartwychwstania. Wrosnąć, Kolosan 2,7 mówi, że na nim jesteśmy ugruntowani, w ten fundament wzrastamy. Czyli jeśli w niego wrośliśmy, pamiętajcie, że mówimy o podobieństwie, dlatego że my fizycznie nie umarliśmy, fizycznie umarł i Chrystus. Bo gdyby Chrystus nie umarł fizycznie, no to musielibyśmy my wszyscy umierać. Dlaczego musielibyśmy umierać? No już przeczytam. 8,4. Aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas. Tak, słuszne żądania zakonu, żeby się na nas wykonały. Wykonały się na Chrystusie. Fizycznie zapłacił za mój i twój grzech.
ale droga duchowa, którą wszyscy przebywamy, jest dokładnie tą samą drogą, którą przeszedł Jezus Chrystus. My po prostu w duchu umieramy razem z Nim. To jest nasza zgoda na to. Bo ja nie muszę się zgodzić na to. Ja mogę przyjść, mogę śpiewać w kościele, nawet kazania mogę głosić, ale wcale nie muszę być narodzony na nowo. Bo mogę się na to nie zgodzić. Albo mogę nie wiedzieć, że taka możliwość istnieje. Bo nikt mnie tego nie nauczył. Tylko, że później, jeżeli mi zależy, zadaję sobie pytania, to jak to jest? To czemu jest tak, jak jest? Biblia mówi, że jakieś nowe życie mam prowadzić, a ja tego nowego życia nie widzę nigdzie. Gdzie to nowe życie? Ukradł mi ktoś? Zniknęło? Może ja czegoś nie rozumiem? Może ja czegoś nie doczytałem? Może coś mi umknęło? Dobrze, że są tacy ludzie. Dobrze, że są tacy, którzy poszukują. Tak, Duch Święty tych ludzi prowadzi do poszukiwań. To prawda. Ale dramatem jest to, że tych ludzi się nie naucza tego. Że oni błąkają się po kościele, nie bardzo wiedzą, jak rzeczywistość, z którą mają codziennie czy co tydzień jakąś styczność, kompletnie nie odpowiada rzeczywistości Biblii. Ktoś może powiedzieć, że to jest dysonans poznawczy. Albo idąc dalej, rozdwojenie jaźni. No jak to jest? Czasami teolodzy mówią o takiej dychotomii duchowej. Czyli żyjemy jakby w dwóch rzeczywistościach. Ale Biblia niczego takiego nie uczy nas. Niczego takiego nas nie naucza Słowo Boże. Wrastasz w podobieństwo Jego śmierci. Czyli twoja śmierć, duchowa śmierć jest prawdziwa, ale fizyczna śmierć jest tylko na podobieństwo śmierci Chrystusa. Wrastasz? To znaczy, że to jest proces. Umierasz. W pierwszym dniu, w którym narodziłeś się na nowo, niewiele rozumiesz. Ale rok później, każdy, kto na ciebie patrzy, musi powiedzieć, ty jesteś innym człowiekiem. To, co w tobie się stało, to jest dramatyczna zmiana. Dramatyczna zmiana. Kiedyś byłeś takim człowiekiem, a teraz jesteś zupełnie innym człowiekiem. To nie jest ten sam człowiek, który został w jakiś sposób poprawiony. Ty jesteś zupełnie inny. I powiedz mi, jak to się stało. My często mówimy o ewangelizowaniu, o głoszeniu Ewangelii, ale kto ją ma głosić? Ci starzy ludzie? Nie chodzi o wiek, ale chodzi o sposób życia. Ci ludzie, którzy żyją w grzechu, którzy nie dają sobie rady z podstawowymi rzeczami, jak mają ci ludzie stawać przed ludźmi i mówić im, wiecie, Chrystus nas wzywa do nowego życia. A słyszy z końca sali, no to czemu kradniesz? No to czemu kłamiesz? Jeśli ten człowiek jest uczciwy, to uczciwie odpowie, słuchajcie, Biblia mówi nam o nowym życiu, ale ja nie wiem, o co tu chodzi. Ja nie wiem, o co tu chodzi. W praktyce to jest tak, że ktoś mówi o tym nowym życiu, połowa zboru w ogóle nie wie, o co chodzi. Mija nabożeństwo i w ogóle ludzie przestają zastanawiać się, o co chodzi. Po prostu idą do domu. I tyle. Przez tydzień zapomną, o czym było. I znowu do czegoś ich wzywają, a oni mówią, ale o co chodzi? I nikt nie umie odpowiedzieć, o co chodzi. I znowu mija tydzień, już zapomnieli. I nowa porcja, o co chodzi. To tym takim życiem żyje naprawdę mnóstwo ludzi. Mnóstwo ludzi. Ale kiedy wrastasz w Chrystusa, zaczynają się prawdziwe zmiany. Nie jestem ogrodnikiem, ale no tak się zdarzyło, że dzięki mojej żonie mamy ogród. I czasami, wiecie, robi się coś takiego ciekawego, że do szlachetnej rośliny
wszczepia się dziką roślinę. A przyczyny są różne, to nie jest istotne, ale tak się robi. Kiedy to się robi dobrze, właściwie, to ta dzika roślinka przestaje być dzika. Staje się szlachetna. A dlaczego tak się dzieje? Z jednej przyczyny. Dlatego, że ona zaczyna ciągnąć soki, które są w tej szlachetnej roślinie. Czyli to, czym ta szlachetna roślina karmi siebie samą, zaczyna karmić też tą dziczkę. I po jakimś czasie ta dzika roślina wydaje te same owoce, które wydaje ta szlachetna roślina. I my, jeżeli chcemy żyć nowym życiem, to my musimy dokładnie to samo zrobić. Zacząć karmić się tym, co jest w Chrystusie. Zacząć karmić się tym, co sprawiło, że Chrystus jest tym, kim jest. A to oznacza całkowitą rewolucję w życiu każdego człowieka, który zechce być uczniem Jezusa. Oznacza całkowitą przemianę. Już nic nie jest tak, jak było. Już nic nie może być takim, jak było. Biblia mówi, że jeśli będziemy się tak karmić, to wrośniemy też nie tylko w Jego śmierć, ale w Jego zmartwychwstanie. Zmartwychwstanie. Apostoł Paweł napisał kiedyś o niezwykłej rzeczy. Powiedział tak. Ja doznałem mocy zmartwychwstania. Mocy zmartwychwstania. Wiecie, co to jest moc zmartwychwstania? No to wyobraźcie sobie taką historię. Ona jest prawdziwa, bo się wydarzyła. Chrystus jest w grobie. Zatoczony kamień, opieczętowany. Do tego, żeby go przetoczyć, potrzeba było kilku ludzi. Ci ludzie oczywiście przy grobie, pilnując tego grobu, w ogóle się nie zastanawiają nad tym, co tam się w środku dzieje, bo niby czym mieliby się zajmować? Po prostu sobie drzemią na zewnątrz. I nagle ci ludzie przeżyli coś, czego nie umieli sobie wytłumaczyć, a mianowicie ten kamień po prostu odpadł, jakby wystrzelił. Pojawiło się światło i wyszedł ten, kto nie żył. Stało się coś niemożliwego. Czy przeżyłeś moc zmartwychwstania? Czy w twoim życiu stało się to, co niemożliwe? Iluż to ludzi wierzących mówi, to jest niemożliwe. To jest niemożliwe, tamto jest niemożliwe. W ogóle wszystko jest niemożliwe. Niemożliwe jest, żebym przestał pić. No to jak ty jesteś wierzącym człowiekiem, skoro ty ciągle pijesz? Niemożliwe jest, żebym przestał palić. To jak ty jesteś wierzącym człowiekiem? Niemożliwe jest, żebym sobie poradził z tą pornografią. To jest niemożliwe. Już wszystkiego próbowałem. Niemożliwe. To na czym polega doznanie mocy zmartwychwstania? Niemożliwe jest, żeby moje małżeństwo się naprawiło. To jest niemożliwe, bo mam głupią żonę czy głupiego męża. Niemożliwe. To na czym polega doznawanie mocy zmartwychwstania? Czy chodzi tylko o piękne słowa? Czy chodzi o to, żeby Biblia była ładnym językiem napisana? Żeby ludzie się, czytając Biblię, wzruszali? Ale broń Boże, nie doświadczali tego, bo przecież niczego takiego doświadczyć nie można. Czy wiecie, że wielu z nas żyje w absolutnej niewierze, a jesteśmy przekonani, że jesteśmy wierzącymi ludźmi? My nie możemy żyć w niewierze. Kiedy żyjemy w niewierze, życie każdego z nas rozpada się w pył. A to ma wpływ nie tylko na nas, ale to ma wpływ na Kościół, w którym jesteśmy. To ma wpływ na rodzinę, jeśli ją posiadamy. To ma wpływ na przyjaciół, na znajomych, na sąsiadów. Tak samo jak to wszystko, co nazywamy mocą zmartwychwstania, ma wpływ na tych ludzi wtedy, kiedy tym żyjemy, kiedy tego doświadczamy.
kiedy to działa. Biblia mówi, że u Boga nie ma rzeczy niemożliwych. I ludzie mówią, no ale to u Boga. Ja nie jestem Bogiem. To po co Biblia o tym mówi? Przecież to jest oczywistość. Biblia o tym mówi ze względu na nas. Kiedy my mówimy, jest coś niemożliwego. Tak, u mnie jest coś niemożliwego, ale nie u Boga. Kiedy żyję z Bogiem, to nie ma rzeczy niemożliwych. Nie ma rzeczy niemożliwych. Gdybyście mieli wiarę jak ziarko gorczycy. Widzieliście kiedyś ziarko gorczycy? No jak pieprz mniej więcej. Może ciut mniejsze. To byście góry przenosili. To naprawdę nie jest jakaś ogromna wiara. I są tacy specjaliści, wiecie, którzy sprawdzają, czy mają wiarę. I idą na przegibę i górę chcą przenieść. Czyli zaczęli naprawiać silnik od czego? Od tego, że go zepsuli. To nie tak się dzieje. Jaka jest twoja relacja z twoim Zbawicielem? Wiara nie jest w ustach. To my cali żyjemy wiarą. Jesteśmy przepełnieni wiarą. Czy tak jest? Musimy na takie pytania sami sobie odpowiedzieć. Dlaczego człowiek wierzący nie powinien mieć tylu problemów, ile miał człowiek niewierzący? Mówimy o tej samej osobie. Wiemy, że nasz stary człowiek razem z Chrystusem został ukrzyżowany. Aby grzeszne ciało zostało unicestwione, żebyśmy już nadal nie służyli grzechowi. Czy rozumiemy, co tu jest napisane? Jeżeli jesteś przybity do krzyża, to jest twoja decyzja, czy Chrystus, który jest przybity do krzyża, przybity jest tam z twojego powodu również. To jest twoja decyzja. Ale jeśli jest tam dlatego, że ty się na to godzisz, że twoje grzechy tam są przybite, to co mówi Biblia? Twoje grzeszne ciało zostało unicestwione. W innych miejscach możemy przeczytać, że grzech nad nami panować już nie będzie. Tak, my żyjemy w świecie, który jest pełen grzechu. To prawda. Ale ten grzech, który do tej pory był naszym panem i władcą, już nie jest panem i władcą. To my jesteśmy władcami i panami grzechu. Czasami ludzie mówią, grzech mnie pokonał. Nie, nie, nie. Nieprawda. Bo Biblia mówi, że ty jesteś panem nad grzechem. To ty w swojej łaskawości zgodziłeś się na to, żeby ten grzech przyszedł do twojego życia. Dałeś mu przystęp. Pozwoliłeś mu na to. Bo ty jesteś władcą. Ty jesteś panem. Ty masz władzę nad grzechem. A masz, ponieważ na krzyżu twoje ciało zostało ukrzyżowane. Wszystkie twoje grzechy tam zostały. Grzech nie ma do ciebie dostępu. Nie może tobą rządzić. Ale może cię poprosić. Ja jestem taki miły. Ja ci tak dobrze zrobię. Zgódź się. No dobrze, to się zgodzę. A później ludzie płaczą. Grzech mnie pokonał. Nie pokonał cię grzech. Bo to jest niezgodne z tym, czego uczy Słowo Boże. Nie pokonał cię. To ty pozwoliłeś mu, żeby cię zatruł. To zwycięstwo na krzyżu nad grzesznym ciałem jest po to, między innymi oczywiście, żebyśmy już dalej nie służyli grzechowi. My już dalej nie mamy służyć grzechowi. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Rozumiemy to? Nie chodzi o to, że nie możemy grzeszyć. W sensie przyzwolenia na to, o, tak bym powiedział. Możemy dać takie przyzwolenie, ale jesteśmy uwolnieni od tyranii grzechu. Jesteśmy uwolnieni od władzy grzechu. Więcej wam powiem. Jeśli sięgniemy do pierwszego listu Jana,
to tam zapisano w 3 rozdziale, że ten, kto uwierzył Jezusowi Chrystusowi, nie może grzeszyć. Co to znaczy? Gdybyśmy sięgnęli do greki i rozebrali to na części pierwsze, to dowiedzielibyśmy się, że nasza nowa natura brzydzi się grzechem. My i grzech to są dwie rzeczywistości sobie przeciwne. My nie możemy grzeszyć, patrząc na grzech. My się brzydzimy grzechem. Są rzeczy, które nas brzydzą. I my po prostu przechodzimy jak najdalej obok tych rzeczy. Ale czasami jesteśmy tak szaleni, że robimy to. Bierzemy się za to. Nie dlatego, że te rzeczy nas zniewoliły. To my podjęliśmy decyzję, że chcemy w tym mieć udział. Jeśli wtedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też razem z Nim żyć będziemy. Umarłeś z Chrystusem? To jeśli żyjesz, to tylko z Nim. Nie masz już swojego życia. Nie istnieje moje życie. Czasami w kościele słyszę od niektórych ludzi, ja mam swoje życie. Nie masz swojego życia. Jeśli masz swoje życie, to znaczy, że nie umarłeś z Chrystusem. Wtedy masz swoje życie, ale co robisz w kościele? Kościół nie jest dla ciebie. Jeśli masz swoje życie, żyj swoim życiem. Twoja sprawa. Przecież nikt ci tego życia nie zabiera. Nikt cię nie zmusi do oddania tego życia. Zresztą nikt przytomny nie będzie chciał tego zrobić. Skoro Bóg nie zmusza cię, żebyś oddał mu swoje życie, to dlaczego jakiś wierzący człowiek ma cię zmusić do oddawania twojego życia? Niby z jakiego powodu? My nie mamy takiego prawa, żeby oczekiwać tego od ludzi. Ale jeśli jesteś w kościele, twierdzisz, że jesteś wierzącym człowiekiem, to nie możesz w tym momencie twierdzić, że masz swoje życie. Nie masz swojego życia. To, co masz, pochodzi od Chrystusa. A więc masz życie Chrystusowe. A jeśli masz życie Chrystusowe, to zmienia się ogląd świata, ogląd rzeczywistości. Priorytety się zmieniają. Dlaczego ludzie chcą mieć swoje życie? Prosta odpowiedź. Bo chcą robić to, co lubią. A co lubi człowiek, który nie uznał Chrystusa za swojego Pana? No, lubi sobie popić, lubi sobie popalić, lubi sobie pobawić się, czy to z panienkami, czy to z chłopcami. Lubi coś ukraść. Lubimy. Grzech lubimy. Jeśli zmieniają się moje priorytety, to co ja lubię wtedy? Co ja lubię? Co ja kocham? Jak zadacie takie pytanie ludziom w kościele, zdziwicie się, bo wielu z nich nie będzie umiało odpowiedzieć. Dlaczego nie umieją odpowiedzieć? Bo nie żyją nowym życiem. I oni nie wiedzą, co jest dobre. Nie posmakowali tego. A jak słyszą, że no wiecie, w tym miesiącu będziemy dodatkową modlitwę mieli. O! Dodatkowa modlitwa. No kto to wymyślił? No tak, stare życie, ciało grzeszne, no nie lubi takich rzeczy. No powiedzmy sobie uczciwie, kto się lubi modlić? Kto z grzeszników lubi się modlić? Nikt nie lubi. Nie ma takich ludzi. Ale pytanie, jeśli jesteś wierzącym człowiekiem, to lubisz się modlić? Oczywiście teraz niewierzący powiedzą tak, no o co chodzi? No co, mają klęczeć przez godzinę? Mają klepać jakiś tam pacierz przez godzinę? Przez zwariować można. Ja nie mówię o takiej modlitwie. To nie jest modlitwa. Przecież jak ktoś lubi, proszę bardzo, jak się dobrze w tym czuje. Modlitwa to po prostu rozmowa z Bogiem. Czytamy psalmy, to możemy przeczytać, że czasami ktoś na posłaniu, czyli leżał i modlił się i chwalił Boga. Nieważna jest pozycja ciała, ważna jest pozycja serca. Czy lubisz rozmawiać z Bogiem? Po prostu jedziesz sobie do pracy autobusem numer 120. Zauważyłem, że taki jeździ ostatnio po Bielsku. I co robisz? Komórka, jedziesz tam, patrzysz.
Ile tym razem padło ludzi w Chinach? I to jest całe twoje zainteresowanie. To lubisz wiedzieć. No ale jakbyś tak na przykład zastanowił się, Boże, jak mam dzisiaj pracę wykonywać? Ty wiesz, że tam będzie ten kierownik, którego nie lubię. Ty wiesz, że tam jest ten majster mój, jak go widzę, to mnie po prostu włosy stają na głowie. To jest rozmowa z Bogiem, to jest modlitwa. A robisz to, bo to lubisz po prostu robić. Bo lubisz wiedzieć, co Bóg chce dzisiaj dla ciebie. Czy tak żyjemy? Wiedząc, że z martwych wzbudzony Chrystus już nie umiera. To jest niesamowite. Śmierć nad nim już nie panuje. Umarłszy bowiem dla grzechu, raz na zawsze umarł. A żyjąc, żyje dla Boga. Życie, które otrzymaliśmy, jest życiem wiecznym. To nic, że zmienimy w międzyczasie ciało. Ja nawet uważam, że to jest bardzo wskazany pomysł. I bardzo się cieszę, że przyjdzie taki moment, kiedy będę miał nowe ciało. Po prostu to stare mi się trochę zużyło już. Więc będę miał nowe. Ale ja żyję wiecznie. Ja żyję wiecznie. W przeciwieństwie do grzeszników, którzy najpierw trafią do piekła, a później zostaną unicestwieni. Taka jest różnica. Nad nami już nie panuje śmierć. Ja nie żyję ze świadomością śmierci. Ja żyję ze świadomością, że któregoś dnia będę musiał się udać na dworzec, który się nazywa pogrzeb, tylko po to, żeby odjechać do wieczności. Tak żyję. I tak myślę. I w tym kontekście widzę siebie i swoje życie. Kiedy Chrystus umarł dla grzechu, to raz na zawsze umarł. Już nie trzeba niczego poprawiać. Jak jesteś zbawionym człowiekiem, naprawdę zbawionym, i żyjesz z Bogiem, nic ci nie grozi. Wiesz, dokąd idziesz. Nie musisz się zastanawiać, czy czasami o czyście nie zahaczysz po drodze. Oczywiście czysta nie ma, żebyśmy mieli świadomość. Po prostu wiesz, dokąd idziesz. Żyjemy dla Boga. Więc uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Co znaczy, że mam uważać siebie za kogoś, kto umarł dla grzechu? Jak patrzę na mój paszport, to czy ja na podstawie paszportu wiem, że jestem Polakiem? Nie. Paszport tylko stwierdza, że jestem Polakiem, ale ja jestem Polakiem, ja to wiem. Uważam się za Polaka, chociaż akurat ja bym nie musiał, ale uważam się za Polaka. Uważam, że umarłem dla grzechu. Koniec, kropka. Nikt mi nie powie, że jest inaczej. Nawet grzech nie będzie mógł zaszczekać na mnie i powiedzieć, a ty tam sobie myśl swoje, ale ja cię i tak dopadnę. Nic mi nie zrobi, bo ja dla niego umarłem. Ja jestem martwy dla niego. Wiecie, co to znaczy? To znaczy, że grzech nie atakuje tego, który umarł. Rozumiemy to? Dla grzechu my jesteśmy martwi. Grzech już wykonał swoje zadanie. Już nas przez zakon zabił. Nie atakuje się tego, który nie żyje. Nie pójdziesz na grób i nie będziesz tam wyciągał od zeznania od umarłego, bo go nie ma już. Grzech mnie nie atakuje nawet. To ja sam sięgam po grzech. I można by nawet powiedzieć, że dochodzi do komicznych sytuacji, kiedy ja, wierzący człowiek, sięgam po grzech, a grzech mi widzi, no nie, umarły przyszedł do mnie, co on chce ode mnie? Wyobrażacie sobie, że to tak wygląda? Grzech mnie nie atakuje, bo jestem umarły dla niego. To ja sięgam po grzech. To ja go biorę do swojego życia. To ja się nim zatruwam. Bo ja dla grzechu już nie istnieję. Co najwyżej grzech może przyjść, w cudzysłowie, na mój pogrzeb, na mój grób. Nie wiem, jak mnie lubił, to może popłakać nade mną. Ale on nie może mnie już zaatakować. Niczego już mi zrobić nie może. Czy my to rozumiemy?
że to tak wygląda. Bo wiecie, jak jest przeciwieństwo? Przeciwieństwo jest takie, że ktoś się dopuszcza grzechu, na przykład siostra, młoda siostra w kościele zachodzi w ciążę. To powiedz mi, siostro, jak do tego doszło? No ja nie wiem, jak to się stało. Co, zawiało? Halny był, czy co? Jak nie wiesz, co się stało? No gdybyś chociaż powiedział, że cię zgwałcili, no to rozumiemy, no nie chciałaś, trudno. Przestępstwo, trzeba coś z tymi gwałcicielami zrobić. Ale stwierdzenie, że nie wiesz, co się stało? No rozumiecie, że to jest po prostu śmieszne. Ale wiecie, co się za tym kryje? Taka kobieta mówi tak, ja nie zapanowałem nad grzechem. Ale nad jakim grzechem nie zapanowałaś? Przecież ty jesteś martwa dla grzechu. Przecież grzech cię nie widzi. Wiecie, są teraz takie samoloty, myśmy kupili F-35, cieszę się bardzo, Polska będzie bezpieczniejsza. One są niewidzialne dla radaru. I kiedy ja się przechadzam pomiędzy grzesznym światem, to grzech mnie nie widzi. Bo ja jestem takie F-35 dla grzechu. Grzech mnie nie widzi po prostu. To dlaczego grzeszymy? No bo tak sobie przechadzamy się, taki grzeszek, taki kudłaty, taki ładny, fioletowy, to ja sobie tam sięgnę po niego. To my decydujemy o tym, że chcemy grzeszyć. To nie grzech decyduje za nas. Grzech nas nie widzi. My jesteśmy martwi. To my po grzech sięgamy. Więc nikt z nas nie może powiedzieć, no on nie panuje nad sobą. Takie słyszymy odpowiedzi. Ja nie wiem, jak to się stało. Nie, dobrze wiesz, jak się to się stało. Chyba, że nie umarłeś dla Chrystusa, a tylko się podajesz za kogoś, kim nie jesteś. Bo takich ludzi jest sporo, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak jest. Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni pożądliwością jego. Proste. Niech nie panuje. Nie ma władzy nade mną. Żadnej. Najmniejszej. Nie oddawaj swoich członków. Ja panuję nad swoimi członkami, rozumiecie? Ja jestem panem swoich członków. I dlatego Biblia mówi, nie oddawaj tych członków na co? Na oręż nieprawości, grzechowi. Nie oddawaj. Ale zwróćcie uwagę, jak to jest ciekawe napisane. To nie jest napisane, że grzech przychodzi, wyrywa mi moje członki. To nie jest napisane, że grzech przychodzi, przystawia mi pistolet do głowy i każe mi coś zrobić. Nie. To jest napisane, że to ja oddaję swoje członki. Ja. Ja decyduję o tym, że ja oddaję swoje członki na oręż nieprawości. Grzechowi oddaję. Ale apostoł Paweł mówi, oddawaj siebie Bogu jako ożywiony z martwych, a członki swoje oddawaj Bogu na oręż sprawiedliwości. Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. Jeśli nie żyjesz pod zakonem, to grzech nie ma nad tobą żadnej władzy. Oczywiście wtedy żyjesz pod łaską. Dlaczego jest to tak napisane? Dlatego, że zakon, Boże prawo, jest odpowiedzią Boga na grzech. Bóg mówi, będziesz robił to, to, to i to, to poniesiesz śmierć. Jak nie będziesz robił tego, tego, tego i tamtego, będziesz żył. Jak ma Bóg sądzić świat? No za pomocą prawa. Ale jeśli stajesz się człowiekiem zbawionym z łaski, to prawo nie ma do ciebie nic. Powiem więcej, prawo cię zabiło. Bo prawo Chrystusa zabiło, a w Chrystusie zabiło ciebie. Wykonał się słuszny wyrok. Czasami ludzi się uczy, że my nie podlegaliśmy nigdy ocenie prawa i prawo nas nie zabiło, tylko Chrystus za nas umarł. Nieprawda. Chrystus zapłacił okup za nas.
Ale w Chrystusie każdego z nas prawo zabiło. Każdego z nas. Tylko nikt z nas nie mógł zapłacić prawu, nie mógł zapłacić Bogu, bo wszyscy byliśmy brudni, grzeszni. Jedynie Chrystus był bez grzechu. Jest bez grzechu. Być może ktoś po raz pierwszy słyszał słowa, które stąd padły. Być może ktoś jest zadziwiony w ogóle tym, co usłyszał. Być może, ja nie wiem. Chciałbym wierzyć, że to, o czym mówiliśmy, wcale nie było odkrywcze, ale raczej było przypomnieniem, że marnujemy to, co Bóg dla nas ma. Ale obawiam się, że dla wielu ludzi to, co mówiliśmy, jest naprawdę odkrywcze. I to jest smutne. Dlatego, że jeżeli jesteś w Kościele, to jest pierwsze nauczanie, jakie powinieneś usłyszeć. Pierwsze. Dlatego, że jeżeli tej lekcji nie usłyszysz i tej lekcji nie przejdziesz, to wszystkie inne lekcje są bez sensu. Bo ty nie jesteś w stanie niczego wykonywać. Żyjesz starym życiem ciągle, a próbują cię włożyć do zupełnie nowego garnituru. Nie da się. To jest niemożliwe. Musisz umrzeć. Muszą ci kupić taki garniturek, który się kupuje do trumny, taki za 2 złote, budki z kartonu, do trumny, zasypać. Nie ma cię. Nie ma starego człowieka. Ten, który żyje w wierze, jest nowym człowiekiem. Jest nowym stworzeniem. I dlatego, kiedy czytamy świadectwa na przykład, a tam w Afryce, a tam w Ameryce, a tam w różnych miejscach, a w Polsce się nie dzieje. A dlaczego się nie dzieje? Co to, my jesteśmy jacyś kulawi? Nie dzieje się dlatego, że my naprawdę położyliśmy na łopatki nauczanie w kościołach. Zamiast nauczania mamy heja, heja. No, heja, heja to jest fajne, jak się ma konia i się trochę pojeździ na tym koniu, można sobie pokrzyczeć heja, heja. Czasami nawet koń się zorientuje, że to do niego. Ale to nie zmienia ludzkiego życia. Niczego nie zmieni. To nie zmieni ludzkiego życia. To, że sobie poskaczesz z flagą. Jak lubisz flagę, a skacz sobie z tą flagą. Ale jak poskaczesz z flagą, a po wyjściu z nabożeństwa padniesz na kolana i powiesz: Boże, ja już nie chcę żyć swoim życiem. To chłopie, ja ci kupię i wyślę cały wagon flag. Bo to znaczy, że to działa. Ale wiecie, że to nie działa? Po prostu nie działa. Słowo Boże działa. I wiara, jeśli Bóg w swojej łasce zechce obdarować nas tą wiarą. Ale to jest zupełnie inny temat. Kochani, niech nas Bóg błogosławi. Widzimy się dla tych, którzy oczywiście chcą, jutro o godzinie 10 rano. No i dla innych dopiero w środę, bo też transmitujemy. No i piątek, i sobota, i niedziela. O nie, tego za dużo. I na to nie powiem amen. Do zobaczenia. Zwróć swój
troska i krzyż. On ciężary zdejmie twe, umrzy ci. Tylko wierz i do Niego się zbliż. On ciężary zdejmie twe, umrzy ci. Tylko wierz i do Niego się zbliż.